Czekaj. To jest też wjechać z takim. dzień dobry, tak? Dzień dobry! Tutaj myśleć głębiej. W formie QA. Ponownie witamy się z wami z naszego tajemniczego leża. Panie, gdzie jesteśmy? W siedzibie. Myśleć głębiej. Gdzie, no pi... się, gdzie się myśli głębiej? No, w piwnicy, no. Bo jest głęboko. Dokładnie, teraz poznajcie tajemnicę naszej. Yy, nazwy naszego kanału. Dokładnie. Jeszcze tylko wodę kapiącą taką. To ty rób ten dźwięk, ja będę odpowiadać. Dobra, mogę tak robić przez dwie godziny. W każdym razie, no kochani, kochane osóbki, zebrało nas się tu już 11 tysięcy. Ja z tą wodą. Zebrałeś nas tu 11 tysięcy. I w zasadzie tak chyba z rok po ostatnim QA, które było na 5000, więc. Okej. Okay. Ta liczba wtedy. Tak jest. Ta liczba wtedy wydawała się jeszcze kosmiczna. Ja pierniczę mieć 500 w liczbę subów. A teraz ją mamy i jest fajnie. Dziękujemy Wam. Będziemy śpiewać. Myśleć głębiej. Myśleć głębiej. Myśleć głębiej. No, kochani, głośniej, bo tak nie przywitamy myśleć głębiej. Myśleć głębiej, myśleć. O, ktoś z dzisiaj. Dobra, to co, zaczynamy z pytaniami. Zaczynamy z pytaniami. Dobra. Pierwsze pytanie, bardzo długie, od Jodensteina. W sumie to jest parę pytań. czytam po kolei? Czytam po kolei, odpowiadałem po kolei. Dobra. Jak waszym zdaniem mamy jakieś szanse na wyjście z tego neoliberalnego klinczu i stworzenie nowej formuły społecznej czy ekonomicznej? Rewolucji pewnie nie będzie, ale czy szeroko pojętej lewicy naprawdę zostało tylko propsowanie podatków, jedzenie sejtana i wyjaśnienie oszołomów w necie? Warto upatrywać jakiekolwiek szanse w ostatnich, dość ograniczonych, ale jednak sukcesach strajków pracowniczych. Ostatnio rozmawiałem z Ksawierem Wolińskim z Wolnego Lewa, właśnie na Wrocławskim Marszu Równości i on tam mówił, że wrócił niedawno z konferencji ekonomistów, gdzie praktycznie była pełna zgoda. Neoliberalizm umarł, więc to już jeden wielki plus. Drugi wielki plus... Drugi wielki plus jest taki, że... Też niedawno wyszło badanie opinii publicznej na temat tego, co myślę na temat różnych pomysłów i okazało się, że opinia publiczna ciekawie myśli na temat pewnych pomysłów proponowanych przez post wzrost. I wreszcie trzecia rzecz, post, który wrzuciliśmy niedawno, który mówi o tym, jak bardzo wybija się hasło post wzrostu w literaturze na, zasadzie, na przykładzie Google Ngramów, co powinno też być widoczne o tutaj, tak samo jak powinno być przed chwilą widoczne albo równolegle powinno być widoczne to, co mówiłem na temat opinii publicznej. Także no, ewidentnie tak, coś się zmienia, jakby po prostu róbmy swoje i tyle, no. I kolejne pytanie, czy są jakieś godne polecenia i przestępne materiały o sposobach transformacji obecnie dominującego modelu gospodarki? Wiem, że propublikobono polecał jakieś materiały u siebie w jednym z filmów, ale jako osobie niezbyt obytej z ekonomią strasznie ciężko mi było przez nie przebrnąć. Może planujecie jakiś materiał na ten temat? Planujemy materiał na ten temat, a materiał, na których się zamierzam opierać, to będzie na pewno już razy propsowane przez nas Mniej znaczy lepiej Hickela i ekonomia obważam Kate Raworth. Oba wyglądają na raczej przystępne. Kolejne pytanie. Czy możliwa jest moralna konsumpcja w późnym kapitalizmie? Hmm. Jedyna poprzez zjedzenie bogatych. Krótko i na temat. Bo co się rozpisywać? Okej, okay, kolejne pytanie, to już ja przeczytam też. Jak to się dzieje, że jak natrafię na wartościowy content na YouTubie i zacznę w niego wsiąkać, to autor w niedługim czasie występuje gościnnie u was? Pozdrawiam z tego miejsca Warchoła pana Żubra i Everyday Hero w szczególności. No jest to tajemnicza. Mamy takie swoje pole grawitacyjne, że ludzie do nas lgną. Znaczy to jest zwierzęcy magnetyzm pana N po prostu. No, jak tak patrzę na siebie w lusterku z tym fursutem, też się nie mogę oprzeć. Także już widać, co, nas, co ludzi nas przeciąga, ale rozumiem, że w ramach ostatniej reaktywacji podcastu Wolnego Lewa to pytanie jest również wyzwaniem. Wyzwanie przyjmuję. Nie wiem, o jakim wyzwaniu mówimy. Znaczy w sensie, że wiesz, że tego, żeby Xavier u nas wystąpił. Ale ja więcej twórców nie będę odwiedzać z kim baseballowym u nich w domu i przywiązywać do krzesła, żeby nagrywali dla nas rzeczy. Ja to wytnę spokojnie. Nikt się nie dowie. Jako, że wasz kanał ma charakter edukacyjny, to pytanie z perspektywy filozoficznego laika, który w najbliższych latach nie ma szans na rozpoczęcie studiów filozoficznych. Istnieje jakaś droga, żeby filozofię poznawać na własną rękę i trochę, na samym początku, na skróty, żeby nie odbić się od tematu i nie stracić motywacji. Ja zakładam po prostu, że jak zacznę od studiowania Seneki w oryginale, to mnie to zwiecie z planszy. Czyli klasyczne pytanie, które dostajemy zawsze, i klasyczna odpowiedź, którą udzielimy zawsze. Tak, jak najbardziej jest. Moim zdaniem, droga na skróty jest akurat w tym momencie drugą najlepszą, ale nie jesteś jakiś super zaangażowany. Po prostu czytaj opracowania. Czytaj dużo opracowań, nie tatarkiewicza. Najlepiej krótkich. Z początku to może trochę nie będzie miało sensu, bo nagle się okaże, że ten tutaj mówi to, a tu nagle jakiś taki Spinoza, i on z jakichś przyczyn jest ważny, a potem nagle zupełnie zmieniam temat, i tak będziesz miał taką mapę kilku myśli, które wydają się jakby zupełnie nie pokrywać opisu rzeczywistości, tak? myśli, którym powinna być filozofia. Ale w miarę zapoznawania się z różnymi perspektywami, dlatego ważne jest, żeby czytać kilka różnych opracowań, to się zacznie wypełniać. Super wartościowe byłoby, gdybyś mógł rzeczywiście uczestniczyć w jakimś wstępie do filozofii jako wolny słuchacz, ewentualnie skontaktować się z kimś, kto chociaż trochę się orientuje w filozofii, żeby to konfrontować. Jakby ym, rozmowa jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ważna na, na tym początku. Z kimś, kto się orientuje, zwłaszcza jak uważasz, że nie wiesz do końca, co powiedzieć, bo ta osoba też ci będzie bardzo fajnie w stanie naprostować, ym, nawet sam zadanie pytania. I jakby to jest, jakby, number one. Jeśli uważasz, że nie potrzebujesz rozmawiać, to nie, sorry, potrzebujesz rozmawiać. Bo pewnie zarobicie się mylisz, tylko po prostu tym nie wiesz, bo to wszystko jest w Twojej głowie. Czuję się rozczarowany, że nie, powie nie powiedzieć na samym początku, że można? Jeszcze ja? O, i w podobnym norcie kolejne pytania. Szalony Szynszyl, czy warto iść na studia filozoficzne tylko na licencjat? Chciałbym się wyuczyć bardziej uporządkowanego myślenia. Oraz. To tak jak wcześniej pytałem, czy polecacie studia filozoficzne we Wrocławiu? A więc tak. Zdecydowanie warto iść na licencjat. Tu masz do wchłonięcia nie tyle bardzo dużo wiedzy dodatkowo, co masz do wchłonięcia jeszcze bardzo dużo sposobów rozumienia tej wiedzy. I jakby niezależnie od Twojego poziomu aktualnie zaawansowania edukacji, licencjat o wiele bardziej to pomoże. Nawet od siebie powiedziałbym, że każdy kolejny rok po prostu studiowanie filozofii jest trochę bardziej nudny. Mieliśmy ostrzeżenia od jednego z wykładowców, żeby się przygotować, że magisterka to będzie powtarzanie wielu tych samych rzeczy. I kurde, niestety miał rację. W sensie ważne zastrzeżenie było takie, że żeby sobie Państwo znaleźli coś, czym się chcą Państwo zająć, i wtedy będzie fajnie. No i ci z nas, którzy sobie znaleźli, czym chcą się zająć, mieli fajnie. Ci z nas, którzy nie się męczyli, a ci z nas, którzy przeszli w ogóle,. I witajcie po przerwie, która od was może nie jest widoczna od nas tak, bo trzeci raz się z rzędu się zawiesił na komputer i musieliśmy się przenieść. Do innej siedziby myśleć głębiej, która jest jeszcze głębiej. Chciałem ja powiedzieć że naprzeciwko, ale tak. No. Więc kontynuując wątek. Tego zgubiłem. No to przełącz na pytanie. To czy polecacie studia filozoficzne we Wrocławiu? Tak, polecamy. Z tym zaznaczeniem, że oczywiście doświadczenie mamy tylko tutaj. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Wiri pyta, czy w socjalizmie w jednym miejscu pracy mogłyby być różne pensje w zależności od na przykład tego, ile godzin dana osoba przepracuje lub zależnie od stanowiska? No tak. Jakby, kurde... Mordy, czasem dostaję takie pytania, i jakby w której części tego cokolwiek, co my powiedzieliśmy o socjalizmie, jest to, że każdy ma dokładnie dostawać tyle samo? Jakby mniej balcerowicza, serio. I trzecie, tak jeszcze z rozpędu, czy jest, jeśli jesteście socjalistami, to zapewne jesteście przeciwnikiem patentów, więc jaką proponujecie alternatywę dla nich? I to jest dobre pytanie, opowiedzieć coś innego. Jakby nie musimy mieć odpowiedzi na wszystko, i to jest ok. W sensie nie zgłębiłem kwestii prawa patentowego. Jest problematyczne. Warto byłoby się nad nią pochylić, zwłaszcza, że coraz bardziej się rozrasta w ramach automatyzacji wszystkiego i po prostu prawo patentowe staje się fajną inwestycją, częścią portfolio. Tylko w tym momencie na to nie ma odpowiedzi i to jest dalej OK, że można nie mieć odpowiedzi na coś i proponować. Szerzej rozumiany, na przykład tutaj, socjalizm, tak? Bo tu też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy ktoś się pyta, Ciebie, a jak rozwiążesz na ten problem? Ha, 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 nie wiesz. No to w tym momencie on tak naprawdę użył Twojej niewiedzy. Znaczy, jego niewiedza jest w tym momencie lepsza niż Twoja niewiedza, tak? No coś ty jest nie halo, prawda? Jakby nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko zawsze, żeby coś proponować. Dobra, ale to jest taka rozkwinka, która generalnie wczoraj mi dopadła i nie wiem, może zrobimy z tego krótkie wideo, które jeszcze wyjdzie przed tym Q&A. Znacznie tyle wideo, tylko audio. O czym? O gilotynie. To, co ci mówiłem ostatnio. Tak, to włączyłem i nie skończyłem. Ale dotarłeś do tego momentu? Dotarłem do momentu, widziałem moment na horyzoncie i wyłączyłem. Byłem za słaby na moment. Nie, to jest rzeczywiście taki moment. Klinczu, który zdziera szkliwo z zębów, i to jest prawda. Girondyna, jak zawsze super. Dobra. Off topic. Idziemy dalej. Michał Helit pyta, co myślicie o piractwie, zarówno dzieł naukowych, jak i kultury? Ogólnie uważam, że piractwo jest bardzo bazowe. To jest taka niespodziewana redystrybucja dóbr korporacji. Oczywiście trzeba też pamiętać o od kogo się kradnie rzeczy. Wspierajmy małych twórców i w ogóle. Tak, to jest zdecydowanie prawda. I to mi też przypomina historię bodajże z taką grą Loop Hero, która niedawno była. Że twórcy są z Rosji um, i okazało się, że no na Steamie nie można. Znaczy, że można kupić na tymi, ale nie dostaną pieniędzy w ramach sankcji. I po prostu chyba tam gdzieś podobno oficjalnie zamieścił link do tarenta i słuchajcie, ściągajcie sobie z tego. No bo co poradzimy, nie? A chcemy, żebyście grali. Tylko no to jest, mamy przykład właśnie małych twórców, więc piractwo jest, powiedzmy, trochę mniej moralne. Natomiast, jeśli chodzi o piractwo dzieł kultury, zwłaszcza, przepraszam, dzieł naukowych, jak już kiedyś się w komentarzach jesteśmy absolutnie przeciwni i dlatego ostrzegamy wszystkich, żeby nie wchodzili na stronę Library Genesis, em, które się pisze library Genesis i ona się zmienia, ale można ją znaleźć na Google, żeby wiedzieć, czego unikać. Tam są. Całe książki naukowe dostępne za darmo, w tym po polsku. Więc hmm, pamiętajcie, że wiedza powinna być płatna, tak? to nie jest tak, że wiedza naukowa powinna być dostępna dla wszystkich. Tak samo ostrzegałem przed stroną Scihub, Myślnik Hub. Też można znaleźć w Google, aby wiedzieć, jakich stron się wystrzegać. Tam są artykuły naukowe, i jeśli ściągniecie artykuły naukowe, to autorzy ich nie dostaną żadnych pieniędzy. Czyli tak samo, jakbyście je ściągnęli za te 100 czy 200 zł, które trzeba zapłacić, żeby mieć do nich dostęp, to wtedy tylko wydawcy dostają pieniądze. A pamiętajcie, że. Do, do, dobra, wy, wy, wyczerpał mi się poziom szydery. Sorry. No, w każdym razie są te takie dwa adresy, jeśli chcesz znać nasze zdanie. Jar, har, har. Nie, ale serio, czego się ktoś tam spodziewał od dwóch milenialsów, którzy wychowali się w latach 90., kiedy stadium dziesięciolecia to był tak naprawdę jeden wielki bazar. Jakiego pirata w wariacie? A, mam to nagrywamy na kolanie. Kiedy wchodziła ustawa i wszyscy się obawiali, co ustawa zrobi. Jakoś to, jeszcze gdzieś tam pamiętam jak przez mgłę. Ta historia. Mm -hmm. Dobra. To Krzysztof. E, zadaje bardzo dużo pytań, z których wiele przeskoczymy. Sorry. E, wiemy, że nas komentujesz że jesteś wielkim fanem, ale po prostu jakby nie na wszystko mamy zdanie, albo nie na wszystko potrafi mi się powiedzieć. Co według Was jest przyczyną ciągle niskiej popularności lewicy w internecie. Ogólnie tylko na YouTubie. Nie wiem. Ja nie, nie wiem, jaka jest przyczyna ciągle niskiej popularności lewicy. Myślę, że jesteśmy mało śmieszni. Nie, za, nie robimy le, Let's Play z Minecrafta. Eee, nie wiem. Nie mamy dobrych streamerów od tego, jak do Minecrafta. Dobra, nieważne. Nie, nie... Nie, nie tylko na Lewicy, ale to na tej prawdziwej lewicy. Tak, tej niepolskiej lewicy. Dobra, dobra. Okay. A poważnie myślę, że problemem oczywiście będzie po pierwsze, neoliberalna hegemonia Haha, czyli klasyczny chwyt. A po drugie, trudność i nieprzestępność teorii. A po trzecie, ruch pracowniczy, który jest taki jest. W sensie całkowicie rozbity. No, ale jak już mówiliśmy wcześniej, pojawiają się pierwsze sukcesy i zdecydowanie będą pierwsze. Dobra, to od. Pytań z Krzysztofa, jeszcze odpowiemy na jedenaste. Czy planujecie nagrać film na temat Rożawy, aby Szymon wreszcie dowiedział się, co to jest? No, z tym mamy taki problem, że nie chcemy nagrywać rzeczy, w których będziemy tylko tak naprawdę podpierać się swoją nazwą, że o, myśleć głębiej, zrobili film o czymś. Bo tak naprawdę sami musielibyśmy zgłębić porządnie temat, a myślę, że to byłaby tak taka bardziej opowiadanka. Historia. A z tym myślę, że najlepiej radzi sobie lewy interes jako takie właśnie ich. Audiobooki dosłownie o różnych ciekawych dziełach historycznych. Dokładnie. I dlatego też nie chcemy nagrywać niektórych tematów, nam zarzucacie, które bardziej dotyczą powiedzmy, nie wiem, historii geopolityki. Bo zwyczajnie to będzie takie podpieranie z naszym autorytetem, tak, że uu, pan jest napisał, to pewnie wiedzie o co chodzi. Nie, nie wiedział o co chodzi. No. Siedzę w filozofii bardziej, tak? Więc okej. Okay. Ehm, o takim rasizmie się mogę wypowiedzieć. Ale to tyle, tak? A to nie chodzi o to, że właśnie moje myśli na temat jednej książki wypowiedziane głosem pana N. I wow, jest super. Chcemy też oszczędzać nasz, powiedzmy, kapitał zaufania, którym się u Was cieszymy. O nie, powiedziałem słowo kapitał. O, nie, powiedziałeś słowo kapitał, ale to jest też dobre odniesienie, dlaczego nie odpowiemy na przykład na część pozostałych pytań od Krzysztofa. Na przykład na temat Kuby Wątłego, Klaudii Jachiry, Kosowa Katalonii. Eee, co z tego, że to się wypowiemy? Jakby nie jesteśmy specjalistami, i ja bardzo ledwo ledwo ogarniam te postacie. Artem 4202. Jak nazywać współcześnie socjalizm? Warto w ogóle starać się odczarować nazwę. Co sądzicie o śpiewaku i ikonowiczu? Pozdro. No to socjalizm współcześnie nazywać pod wzrostem. Hehehe. He he. A poważnie, chociaż okay, część założeń jest wspólna, to warto jednak po prostu socjalizm nazywać socjalizmem, aby oczarować nazwę. Tylko, no tutaj, ważne jest zastrzeżenie, jakby. Ważne jest to, aby nasz rozmówca wiedział, co mamy na myśli, kiedy mówimy o tym socjalizmie, bo jeśli on myśli, że masz na myśli 500 plus i tanią komunikację miejską, to się nie dogadacie, tak? I wtedy rzeczywiście lepiej jest użyć innego słowa i to nie znaczy, że uh, manipulujesz nim, tak? To jest po prostu jasność komunikacji. Okej, okay, a co sądzimy o śpiewaku i ikonowiczu? A, tak, ikonowicza szanujemy. Scenarzysta śmierci pyta, co was przekonało do stworzenia kanału? Hmm, podoba mi się pseudonim. No to właśnie, bo teraz mieliśmy wyjawić tajemnicę na 10 tysięcy subskrybentów odnośnie historii powstawań naszego kanału. Mi się wydaje, że tą historię mówiliśmy przy pierwszym Q&A, a potem jeszcze u Ralindela, ale no spoko. Co nas przekonało? No... Przy pierwszym nie mówiliśmy. No nie, może. No w sumie historia powstania jest taka, że przeczytałem fajnego posta u pana S na blogu i tak mi się spodobał, że powiedziałem może że mogę go zrobić w formie wideo na YouTube. Więc podłapał temat i się rozrósł. I jeszcze dodatkowo bardzo ciekawie to się złożyło, bo akurat plus minus wtedy um, swoje wideo wydał Badem Panada. Tak, wiemy, że on bywa dziwny, w... ale wideo są spoko zazwyczaj. Um, na temat tego, że kurczę, on by wolał mieć bloga, ale jak miał bloga, to by go czytało 50 osób, a tak jak tworzy na YouTube, to trafię do większości osób i mojego bloga wtedy czytało 50 osób, więc Wow, poczułem to w serduszku. W tym momencie stąd się pojawił ten pomysł, stąd się pojawiła ta rozmowa, a potem pojawił się magiczny element w postaci pani S, która jak tylko po rozmowie z panem N, który jeszcze wtedy nie był panem N, usłyszała, że chcemy coś zrobić, od razu do mnie przybiegła i zadzwoniła. Znaczy bardziej zadzwoniła przez telefon, ale takim wręcz... Przebiegającym głosem, i powiedziała: Słuchajcie, to jest to. To jest super pomysł, to jest świetny pomysł. Musicie to zrobić, absolutnie musicie to zrobić. Ja to czuję. No i powiedziałam: Dobrze, skoro pani S tak to czuje, to tak to robimy. I 11 tysięcy słów później. Pani S miała rację. De roga pisze. Ostatnio w komentarzu pod postem Szymona w wymianie zdań pewien wojnoideowiec napisał, że MG to totalne szury. Dlaczego waszym zdaniem niektórzy wyrabiają sobie o was taką opinię? Bo filozofia to coś więcej niż to zależy stosowany. I wymaga trochę głębszego myślenia. Hehe, niż chłopskie rozumowanie. Zresztą też nie jesteśmy specjalnie mili dla Szymka z różnych powodów, co może też zrażać jego publikę do nas. I mogą trochę przereagowywać i nazywać nas różnymi rzeczami. Tak, ja właśnie wziąłem to, co powiedziałeś, i mi na tym nabudował, że te rzeczy są właśnie odległe od myślenia chłopsko-rozumowego, więc się kojarzą od razu z Szurią. Przecież jak to. Ja tego nie słyszałem wcześniej, to musi być głupie, prawda? Ole <laughs> tam sobie wymyślą, siedzą te feministki pewnie jakieś grube i sobie wymyślają. Tylko no jakby chyba jest jakaś różnica, tak? Między tym, że coś nazywamy Szurią. Bo jest odleciane w kontekście wiedzy naukowej, a coś nazywamy szurią, bo jest odleciane w kontekście wiedzy chłopsko-rozumowej. Kolejne pytanie, w zasadzie ciąg pytań, pochodzi od Taylora Durdyna, który, który jest bardzo ciekawy jednej rzeczy, wielu rzeczy na jeden temat. Od którego pytania zaczynamy? Od tego. E, dobra. Czy rynek matrymonialny powinien pozostać nieregulowany? Wszak nieraz panuje na nim dziki kapitalizm. Wielu nie ma na nim prawie żadnych szans sukcesu i cierpią z tego powodu, bo system nie spełnia ich podstawowych potrzeb ludzkich. E, podobne pytanie jest też, jak powstrzymać katastrofę demograficzną w Polsce. Okej. Okay. Znaczy, na razie mam tylko jedną uwagę do tego. Jakby, to nie jest kapitalizm. To, że jest jakaś konkurencja i jest nierówność, to jeszcze nie jest kapitalizm. No to jakby, nie wiem, były osoby, które mają kapitał seksualny i zarabiali na tym, że inne osoby pracują, bo te osoby inwestują w ten kapitał seksualny i dzięki temu mają więcej seksu przez nieuprawienie seksu, bo seks jest uprawiany przez kogoś innego, a oni zgarniają z tego wszystko wartość dodaną. No ale przejdźmy może do sedna, bo chyba się zaplątałem. Jakieś propozycje pomocy dla Inceli poza libertariańskim? Weź się w garść, bądź mężczyzną, rać sobie sam, i tak dalej. I tu miał taki moment, że jak zobaczyłem to pytanie, tak: O kurde, dobra, zacząłem sobie myśleć. Uh -huh. Okej, okay, tak by można było odpowiedzieć, tak by można było odpowiedzieć. Ale potem Tyler Durden wdał się w dyskusję z kimś, i z tego wynikł jeszcze taki tekst. Jakby co, to ja jestem ciekaw jakichś systemowo-społecznych rozwiązań. No bo takie personalne porady, żeby wyjść do ludzi, mieć hobby, dbać o siebie, być pewnym siebie, być sobą i tak dalej, to już każdy setki razy słyszał i ci zdolni oraz zmotywowani do przezwyciężania tych słabości po prostu to robią. Ale nie każdy jest taki zdolny i nie każdy ma silną motywację, by je przezwyciężyć, i takim niewiele tego typu porady pomagają naprawdę. I to jest. trudne. W sensie. To ma kilka poziomów. Jakby na pierwszym poziomie, ok, takim najprostszym byłoby, mm, ok, zakładam, że system mógłby, na przykład moglibyśmy mniej pracować, tak, czyli he, he znowu prosty wzrost, albo moglibyśmy mieć dopłacane, znaczy w sensie moglibyśmy mieć refundowane siłownie, um, albo refundowaną terapię zwłaszcza, to byłoby super, biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi w naszym społeczeństwie potrzebuje terapii, i niekoniecznie, którzy muszą mieć jakieś poważne zaburzenia psychiczne. Ale drugi poziom jest dziwny. No bo doraźną pomocą co by miało niby być? Ktoś miałby przyjść do ciebie do domu i cię w zaszmaty z niego wyrzucić? I jeszcze jest trzecia opcja. Zamykać takich ludzi jak pandy w zoo, żeby zmusić ich do rozmnażania. Tak, no i właśnie o to mi chodziło. Tylko problem jest taki, że... Bycie zamknięty jak panda w zoo oznacza, że jesteś zamknięty z drugą osobą, tak? Um, więc system musiałby zmuszać... Systemowo pojedyn... przydzieloną osobą. Tak, więc system musiałby zmuszać pojedyncze osoby, łamać ich wolną wolę. Um, A poważnie, tutaj gdzieś było właśnie, zamiast libertariańskim wejść w garść. Um, to jest trochę mylenie poziomów. Powiedziałem, że zamiast liberalnym wejść w garść, bo są problemy rzeczywiście systemowe, tak? Nie wiem, chociażby tam problem niskich płac, tak? No to a, pracuj 16 godzin na dobę, prawda? Weź się w garść i tak dalej. No, okej, okay, nie, to, to nie spowoduje, że nagle w Polsce zaczniemy zarabiać jak w Niemczech. I to jest mylenie poziomu systemowego z indywidualnym. Natomiast tu w tym pytaniu mamy odwrotność. Mylenie poziomu indywidualnego z systemowym. W sensie. Zapotrzebowanie, zakładając taki incel, jednak nie chce iść do Seks jest takie, że znajduje sobie jakąś jedną konkretną osobę, która jest zainteresowana relacją z nim. Tylko no, to już jest niestety problem właśnie indywidualny stricte, więc jakby nie można tu się doszukiwać rozwiązań systemowych, moim zdaniem. Ehm, aczkolwiek dobra, odeślę w razie czego jeszcze do Patrycji Wieczorkiewicz. Ehm, bodajże ona rozkminia tematy. Incerowe z perspektywy lewicowej? Nie wiem, czy ma jednak jakieś rozwiązania tego typu. Wasze zdanie o kanale pod tytułem Fianor Aglarion? Nie wiem, jak czytać to. Nie patrz tak na mnie. Jakie jest nasze zdanie? Moje, moje zdanie ludzie znają wszemi wobec, którzy mnie znają. No, nie przekażę w audio, co o nim myślę, prawda? Bo nie widać tego ruchu rąk, jaki teraz wykonuje... Jakbym nie chcę mówić tych słów, bo później mnie będziecie cytować, że pan N jest jakiś nienormalny. W każdym razie, pan N ma zastrzeżenia techniczne, powiedziałbym. <laughs> tak, mam zastrzeżenia techniczne, można tak to ująć grzecznie. Generalnie to jest śmieszna sprawa, bo w zasadzie to mieliśmy zrobić z nim wideo i ono nawet sobie leży na dysku, ale to już na tym dysku zostanie, bo trzeba by je, wiecie, zrobić. Um, więc jakby przejdę tylko do podsumowań. Nie, no dobra, dobra, dobra. Zrobi mikrodebank. Jednego z jego wideo to będzie. Um, bo sorry, nie mogę. To jest. Marxizm, czyli filozofia destrukcji, albo jakoś tak. Będzie link na ekranie. I tam generalnie jest tak, że to wideo ma z 15 minut. I pierwsze, kurde, 7-8 minut, taka fajna, konkretna filozofia. Goście wie o czym po prostu konkretnie wyznacza, prawda podaje jakieś coś, bez, bez jakiegoś takiego osobistego komentarza, yy, z założeniem takim, że marksizm musi inherentnie prowadzić do destrukcji. I kurde, siedzę sobie, wtedy akurat, nie wiem, tam yy, gotowałem bodajże obiad i taki jestem zainteresowany, co tam padnie. Jak to jest? I klucz tego wideo jest taki, że jeśli weźmiemy Pięć punktów, z, jedno z pięciu punktów jednego elementu um, manifestu komunistycznego, to w zasadzie to one są spełnione, i w zasadzie to już mamy w, Polsce, już mamy w Europie komunizm. A przez te pięć punktów, to w zasadzie potem jeszcze wyjaśnię, że nie było pięć, tylko w zasadzie tak dwa, bo on zobaczył już dwa, ale że generalnie, że mamy już szkolnictwo państwowe i mamy komunikację miejską i to znaczy, że mamy komunizm. Dobra, to trochę złośliwe przedstawienie, ale generalnie do tego się to sprowadza. I cały resztę wideo jest zaznaczone, że skoro komuniści odnieśli już sukces, to czego oni jeszcze chcą? Dlaczego nam niszczą kolejne instytucje? No i stąd już jest wniosek tylko, że wiadomo, że tu mi chodzi po prostu o destrukcję, um, że liczą, że na tym powstanie jakiś nowy, wspaniały świat. I to jest takie rozczarowujące w tym momencie, bo jak mówię, początek był fajny, omówienie było fajne, a potem był taki moment, jak po prostu Fanner sobie pomyślał i to powiedział, a potem to nagrał i sprawdził, i się okazało, że nie do końca działa, ale to dalej wypuścił. I niestety z kilku wideo, które widziałem, hmm, przebija do mnie właśnie tego typu wrażenie, że to jest jakiś mały pomysł, który został nagrany. A jeśli są jakieś niedociągnięcia, jak bardzo często są, to on potem jeszcze zaznacza, że to potem. No, sorry, nie, nie działało, ale drugi widzu, bądź ja w ciebie wierzę, że to jesteś zdolny, ja nie zrobiłem tej roboty, ale ty zrób tą robotę i obejrzyj jeszcze kilka wideo. Szkoda. Tak generalnie. Szkoda, bo gość, widać, że ewidentnie filozofię skończył. Jakby są ludzie, którzy krytykują go za język. Pan N zrobił minę, ale ja, ja będę bronić, że w sensie jakby jego język to nie jest takie słowo, tak jak u Szymona. Pod tym coś jest. Okej, okay, ten język mógłby być oczywiście prostszy, moim zdaniem, w wielu miejscach. No, ale dobra, to jest taka trochę różnica między nami. To jest larpowanie może trochę akademii, no okej. Okay. mi tak średnio. Ale w porządku. Jakby każdy ma prawo do swojego vibe. Yy, wniosek, no mam wrażenie, nie widziałem nowszych filmów, może tam jest inaczej, że przydałoby się tak wsiąść i ja pierniczę powiem to. I pomyśleć trochę głębiej. Przed stworzeniem scenariusza. Ale widziałem, że też bardzo fajnie dbała o swoją społeczność yy, i komentarze, które nam zostawiały były właśnie fajne też często. Yy, tylko no właśnie były fajne na poziomie... Yy, Człowiek, który ogarnia filozofię, i człowieka, który ma teraz właśnie fajną myśl. Niestety, jakby podobnie, podobna głębia była w jego wideo tych. Dobra, coś luźniej teraz. Nif pyta. Najlepsza herbatka to. Hmm. W sensie firmy? Zdrowości? Procesu fermentacji? Nasza ulubiona? Bo no, bo firmy nie mam ulubionej. I też co uważamy za herbatę? Czy yerba jest herbatą? No właśnie, już się zastanawiałem, czy to zdrajco klasowy zamierz powiedzieć, czy nie. Czy na przykład herbatki owocowe, ziołowe nie. A na przykład, czy rojbos jest herbatą? Technicznie nie. No dobra, to trzymajmy się samemu, samego krzewa herbacianego. I kryteria nasza ulubiona. I dlaczego? Może bez dlaczego. To pytanie takie jest za długie. Odpowiedź moje na to pytanie jest za długa już i tak. Według no mnie niech sobie będzie biała. Hmm. Jeśli już muszę pić niematę. Ja preferuję czerwoną. I następna seria pytań. Sebastian Wojdyga, co myślicie na temat anarchii? Mich Bied, Opinie o Anarchizmie please. Paweł Radnicki o anarchizmie, Bakunin Emma Goldman i tak dalej. I jeszcze kilka innych pytań, które tu się pojawiają, a nie pamiętamy, gdzie je mamy. Pytające, czy zrobimy ten anarchizm? Jakbym myślę, że w końcu tak. Ym. Tylko z anarchizmem no, jest troszkę ten problem, że to nie jest taki, prawda, ciąg myślicieli, który sobie jeden od drugiego czerpał, a wszystko jest o wiele bardziej hehe, anarchistyczne. Więc to trudniej też mi będzie poskładać w całość. Ale jakoś tak to jest moje przemyślenie jeszcze z dawna, ale czemu taka duża ilość zbazowanych ludzi jest anarchistami? Czy oni nie rozumieją, że ten anarchizm, którego ja nie rozumiem, jest głupi? Kto z nas się myli? Czy ci ludzie, którzy to badali, czy ja, który wiem, że słowo anarchizm jest czymś złym? Zmieniło mi się. Okej, okay. kolejne pytanie od Szymona Kawy. Na pierwsze pytanie w zasadzie już odpowiedzieliśmy przy okazji poprzednich pytań. Um, drugie, tak? Idea, która kiedyś się wam podobała, a dzisiaj uważacie ją za totalnie głupią, złą, naiwną. Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Nie miałem nigdy żadnych takich silnych przekonań, które bym teraz wspominał, że doprowadziły do takiej sytuacji, że bym ją zapamiętał. Miałem różne głupie Przemyślenia, ale nigdy ich nie uzewnętrzniałem na tyle, żeby jakoś mi się specjalnie wryły w pamięć jakimiś konkretnymi zdarzeniami. No, ja niestety dobrze pamiętam i to będzie transhumanizm czyli właśnie przekonanie, że po prostu wszyscy będziemy w stanie stać się cyborgami bez żadnych jakichkolwiek ograniczeń najwyraźniej jakichkolwiek i w ogóle wszystko będzie super, wspaniale i cudownie i to będzie tak, że po prostu Elon Musk opracuje ten interfejs. Neuronowy, ten, który na razie zabija małpy, i potem wszyscy go będą mieli, prawda? I wszyscy będziemy żyli długo, zdrowo i szczęśliwie, czyli to jest dokładnie to, o czym jest Cyberpunk, chyba, nie? O wesołym, równościowym społeczeństwie. Tak, ludzie wyrywają sztuczne nogi. Bo nie mają pieniędzy na ten. Na swoje nogi i gwarancja się na nie kończy. Więc. Czy o tym był Deus Ex? Więc tak, transhumanizm jest tą naiwną ideą. I już nie chcę zaczynać mówić na temat osobliwości technologicznej i w ogóle bycia w w chmurze, czyli kucowej wersji oświecenia, tudzież w niebo wstąpienia wszystkich. Tak, wierzyłem w to. Następne ty pytanie, poproszę. What the No i ty kojarzysz? Kojarzę, ale ładny. <laughs> Trzecie. Co myślicie o wykorzystaniu symboliki sierpa i młota? Warto ją odczarowywać, czy lepiej pozostawić ją w mrokach dziejów? Osobiście według mnie jest raczej spalona. Jest ściśle powiązana z postrzeganiem komunizmu w Polsce i to takiego z perspektywy właśnie przez Stalina i tego, co on robił i jak komunizm wyglądał konkretnie w Polsce. Więc. Ja tam nie będę niczym policją i stwierdzę, że jak chcesz to powodzenia, ale jakoś też to mało widzę w krajach spas komunistycznych. Jakby na Zachodzie rzeczywiście bardziej tak. Kolejne pytanie od Tikon Deroga. Czy dobry cel można osiągnąć tylko etycznymi metodami? Jeśli uznamy, że demokratyczny socjalizm jest dobry, to czy waszym zdaniem etycznym jest zdobycie władzy nieuczciwie omijając struktury demokratyczne? Osobiście uważam, że aby zwalczyć faszyzm, raz na zawsze można dojść do władzy faszystowskimi metodami. Haha, ho, deroga I tu zakopałeś się we własne sidła, w które ja się teraz jeszcze bardziej wcisnę. Niczym prawdziwy debate bro. Aktywowałeś trapkarda pana S. Tak jest. Pytanie dotyczy etyki, ale bym bardziej przekierował uwagę na pragmatykę. Zwłaszcza, że mówimy o konkretach w stylu przejęcia władzy. I trapcardem jest ten faszyzm, bo załóżmy, że ci udało. Hura, stworzyłeś masowy ruch, oddany bardziej działań niż myśleniu, zniszczyłeś oponentów politycznych, stworzyłeś równoległe państwo w państwie, albo w, y, twoi ludzie, prawda, przejęli całkowicie y, wszystkie państwa organizacje. Twoje jest wojsko, twoje jest policja, i teraz stoisz w dniu triumfu na Wielkim Placu, a tłumy skandują. ty konderoga i robią takie różki, jak masz w emoji, w Niku. Co teraz robisz, aby zniszczyć faszyzm raz na zawsze? Jakby musiałby zniszczyć całą strukturę, którą zbudowałeś i która Cię wyniosła do władzy. I jakbyś to spróbował zrobić w faszyzmie, to pewnie by Cię ci przydarzył wypadek i ktoś inny zajmie miejsce wodze narodu, um, bo dokładnie tego chciałby teraz naród. I tu z perspektywy właśnie socjali demokratycznego socjalizmu jest podobnie. Można w trochę gorzej, że dotrzeć do władzy przy użyciu starych metod, i teraz potrzebujesz wymyślić nowe metody, ale to nie ludzie je wymyślają, tylko ty. I nie wiesz do końca, czy one będą skuteczne, i prawie na pewno cię odsuną od władzy, więc w sumie, zanim wprowadzisz tą demokrację, to może jeszcze jedną małą korektę, albo drugą, albo trzecią, albo kolegę tutaj umieścimy na miejscu, i tak dalej. Koniec końców nie zamierzam tutaj dawać jakiejś definitywnej odpowiedzi, chcę tylko, żeby to wybrzmiało i sobie wisiało w powietrzu. Saruto Fanboy pyta. Czy jest jeszcze szansa, żeby proletariat utożsamiał się z lewicą? Wydaje mi się, że żyjemy w erze, w której cała polityka sprowadza się do culture wars, która prawica zazwyczaj wygrywa. No, w mediach tak to może wyglądać, bo sprawy proletariatu są ogrywane przez partie pod siebie do walki politycznej i na tym głównie skupia się ich coverage. A, a większość ludzi nie jest w swoich poglądach skrajnie na jednym z trzech biegunów. Proletariat może jednocześnie chcieć lepszych warunków pracy, i mieć konserwatywne, konserwatywne konserwatywne poglądy poza sferą pracy. No i właśnie, tylko tutaj bym zaznaczył, że ważne jest w tych kwestiach, jakby to, jak z tymi ludźmi się, rozmawiamy, gdzie się z nimi spotykamy. To pro bono lubi przytaczać, że gdzieś jak. Nie kupro, mam nadzieję, że nas nie zjesz i mam nadzieję, że nic nie przeinaczyłem. Ale że jak zaczął działać w inicjatywie pracowniczej, to tam sporo ludzi było takich ostro homofobicznych, ostro transfobicznych, tam chyba ostro jeszcze chyba um, antysemickich, ale po prostu w drodze rozmów z ogarniętymi osobami te osoby jakby zmieniły swoje poglądy. Um, tylko chodziło o to, że to jakby musiało się odbyć w drodze pewnych rozmów i w pamiętaniu tam, gdzie się jest, tak? Czyli w tym momencie jesteśmy w organizacji pracowniczej przede wszystkim. Więc wyskoczenie teraz e, na nich, prawda, z ryjem, że aha, co ty za tego tegościu gadasz, raczej nie przysporzy sojuszników. Z drugiej strony warto też nie robić tak, jak robią niektórzy tak zwani lewizowi populiści, czyli po prostu tam mówić o homolobii czy jak to tam... W wielkim kapitale. Jednego o tym powiedziałam. Ja tu nie mówić, jednego o tym powiedziałam. Własza. Dobra, minus etero. Co sądzicie o górnictwie kosmicznym? A to już było akurat w QA do poprzedniego wideo. Na ten moment science fiction, ale jest ciekawe w sensie rzeczywiście, jeśli dałoby się to wykonać, to wychodzi na takie troszkę bardziej w miarę etyczne górnictwo. W tym sensie, że okej, okay, no dalej będą wykorzystywani ludzie, ale nie do końca będzie wykorzystywana natura, przynajmniej natura rozumiana jak ekosystemy. Aczkolwiek tu wchodzimy w bardzo ciekawą sferę, już rzeczywiście totalnie futurystycznych rozkminek, i o tym ma bardzo ciekawe wideo Tristan ze Stack Back History, które zlinkujemy tutaj, ale na swoim drugim kanale. Też ma bardzo ciekawe o tym wideo Netflix i nazywa się Don't Look Up. Spoilery! Tak. Czy to, to było chyba docelowo górnictwo jednak ziemskie. Docelowo tak. Um, ale no. Um. Ale pod koniec filmu było znowu kosmiczne. No to, ale to chodziło też, że to. Um, że się... przesta, przestała być. A, a okej, okay, w tym <laughs> sensie, że to mam po prostu tak, tak, tak. To jednak ziemskie. Tak. Zima nie była tutaj, zima była trochę tam, trochę i tak. indziej. To jednak pod koniec filmu stało się ekstremalnym górnictwem ziemskim. Tak. Bogaci zniszczyli planetę. Spoilery. No, ale w każdym razie pytanie brzmi: czy ludzie powinni kolonizować Marsa? Czy też terraformować Marsa? Jedną z jego teorii było to, że odpowiedzi było to, że nie, bo jakie mamy prawo do tej planety w sensie? Albo jest niezamieszkana. No dobra, jakby po pierwsze, nie wiemy, czy tam nie ma jakiegoś życia, którego nie jesteśmy w stanie rozróżnić. A po drugie, nawet jeśli nie ma jakiegoś życia, to znowu pytanie brzmi, jaki mam prawo do innej planety. W sensie, że to jest dalej ten sam argument, co z tym, że to są dzikusi, tylko po prostu pociągnięty trochę dalej. Okej, okay, znacznie dalej, zgadzam się, że to jest bardzo futurystyczne i pewnie widzowie wojny idei skomentują, że jesteśmy szurami. Ale jakby nie jest wykluczone, że przez to, co właśnie się tam określa jako postęp etyczny. Peter Singer określa przez właśnie poszerzanie kręgu etycznego, czyli jakby istot kolejnych, które zamieszczamy, umieszczamy jako osoby godne naszej uwagi etycznej. Być może znajdzie się też potencjalne życie pozaludzkie, nawet jeśli będzie to życie pozaziemskie, nawet jeśli będzie to po prostu jakieś mikroby, a być może nawet formacje nieożywione, tak jak cała planeta. I ważne pytanie, właśnie, co nam daje prawo do tego. Więc powiedzmy, że w tym momencie, okej, okay, górnictwo kosmiczne jest trochę łagodniejsze, tak? No bo powiedzmy, asteroidy są jeszcze niżej w hierarchii od Marsa, ale dalej są w hierarchii. Dobra, odpływam. Panie N, proszę mnie złapać. Panie E, zwracaj tu spod tego sufitu znowu. Jeszcze trzecie pytanie ci przeczytam, tylko nie uciekaj. Ale to czemu nie chcesz pytać o to pytanie? Czemu, jak z ludźmi, którzy uważają, że filozofowie są pośledzeni. W kontekście moich etycznych roz... Nie chciałem, abyś czuł się urażony i odleciał do końca. Na Ale ten... skoro już o to pytasz, to Na jak rozmawiać z ludźmi, to jak rozmawiać z ludźmi ala dragan, którzy wprost ci mówią, że filozofowie są upośledzeni? Jakby wcale najlepiej, w sensie. Okej. Okay. No, w sensie jak, jak rozmawiać z ludźmi, którzy twierdzą, że naukowcy są upośledzeni, tak? Nie, to jest upośledzona. Ale to się nie <noise> dobra. Pytanie numer 3 Tak z ciekawości, jak działałoby Big Tech w demokratycznym socjalizmie? Takie przedsięwzięcia jak budowa reaktorów jądrowych, samolotów i najbardziej mnie interesujących eksploatacja kosmosu Chodzi mi, jak spółdzielni jak spółdzielnia by to zrobiła? To pytanie jest tutaj ciekawe, że Zamiast udzielić odpowiedzi wprost, myślę, że fajnie tutaj użyć analogii tej, której użył Wolf, bo jest bardzo dobra, do rządzenia państwem, tak? Czyli jeśli aktualne, współczesne państwa to demokracja, a kiedyś była monarchia, to kiedyś takie samo pytanie zadawano o monarchii. O, ale jakby działało to, jakby działało to, jakby działało to, ludzie są za głupi, żeby to zrobić potencjalnie. Więc to jest jakby ćwiczenie w tym momencie na wyobraźnię. Jak by wyglądała tego typu spółdzielnia? I e, na przykład to jest też ciekawe, czym by się kierowała. Czym by się kierowała eksploracja kosmosu? Czy na przykład e, spółdzielnia by wystrzeliła samochód jednego ze swoich pracowników, żeby sobie latał dookoła, nie? To jest ciekawe. To jest na przykład, czy, czy, czy spółdzielnia by coś takiego robiła. Ale dobra, już bez złośliwości. E, fajnie jest korzystać z tej metafory, pamiętając jeszcze, że na przykład... E, Wtedy można byłoby zadać takie pytanie. No dobrze, ale jak, jak ta demokracja chciała pójść na wojnę, gdyby na przykład tamci nam cały czas grozili. Przecież oni, no zobaczcie sobie na tych Francuzni, są wredni i tak dalej. Przecież wiadomo, że Paryż to powinno być po prostu niemieckie miasto, tak? I jak przekonasz tych demokratów miękkich, żeby po prostu zachowali się jak prawdziwi mężczyźni i poszli zginąć za swój kraj? Jak zrobić? Oj, 200 tysięcy ludzi nam umrze, no ja pierniczę. Wyobrażacie sobie takie rządy tej demokracji? Jakby gwarantuje, że takie argumenty padały. Więc, no, pytanie do przemyślenia. Think it through. O, dobra. Właśnie pan N tutaj wrzucił plaga do naszego kanału anglozycznego, o której, jeśli jeszcze nie wiecie, to jakim cudem? W każdym razie jest. Co wy tu robicie? Kim wy jesteście? W każdym razie jest i będziemy zamieszczać sobie na nim materiał średnio tłumaczone z naszego kanału, średnio raz na miesiąc. Zachęcamy do przerwanie się nim. Link też w komentarzu. Nawet będziemy tłumaczyć memy na anglosaski. Piotr Kędziora pyta możecie wywalić z podstawówki dwie godziny lekcyjne tygodniowo czegoś i wrzucić coś innego. Co by to było? Kurde mordo, nie wiem. Zaczyna się na R, a kończy Eligia? No, no, no zgadłeś. Nie a. wiem, co można było jeszcze. Czy, 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 czy jest jakaś taka dziedzina, którą jakoś bardzo wspieramy na naszym kanale? Etyka? W zasadzie dużo szkół podstawowych może sobie teraz... Nie nie jestem pewien szczegółów, ale jest do wyboru etyka bądź religia jako obowiązkowy przedmiot w szkole. I to zależy od dyrekcji, co, co wybiorą. Ale jest problem z etykami, więc są zamiast tego religie. E, także no, podsumowując, tak, filozofia, zdecydowanie filozofia. E, małe dzieci już można indoktrynować światem Zofii od chyba nie, 13 roku życia. Nie wiem do końca jakie są zastrzeżenia. Ale no. A religijne indoktrynują ciebie w zasadzie, kiedy jeszcze nie masz wyboru. Nawet nie znasz żadnego słówka. Dokładnie, musimy napisać jakąś książkę filozoficzną dla osób, które jeszcze nie czytają. A to chyba Szymon już robi. <laughs> tak. Bo to pytanie też często dostajemy. Wiemy, że on tą książkę wydaje. No, chyba będzie trzeba będę, czy... to, to mi zrobiliście, to, to mi zrobiliście. Jak się z tym czujecie? Odpiszcie w komentarzach, jak się z tym czujecie, że mi to zrobiliście. Będzie super, ludzie, pośmiejemy się. Mówisz tak, bo nie będziesz musiał czytać. O, ja z to przeczytam. Ja się bardzo lubię śmiać z książek. Pamiętaj, że bardzo dobrze bawiłem się przy różnych filmach typu Birdemic. No dobra, Birdemic może nie, za mocny był. Ale The Room bardzo lubię. Ja się nie spodziewam tak wielkiego pisarstwa. Chcę się dobrze pobawić. I czuję, że zostaną moje oczekiwania spełnione w tej przygodzie z literaturą. Kurczę, a jak już teraz zostaliśmy zepchnięci na ten temat, a to dokładnie ty nas zepchnąłeś na niego? Nieprawda. To teraz jeszcze trwa. Ja no. tylko pokazałem dziurę. Bez skojarzeń. Dobrze. Pom Pomiędzy kwestiotworów, otworów, to jeszcze teraz yy, trwa właśnie inba. Widzę wokół Szymon'a na temat Szymon'a i Karola, i wcześniej Warhoła, i wcześniej Jasia Kapeli. I jak nie śledzę, tak przyznam, że jego odpowiedź dla Jasia Kapeli jest rzeczywiście bardzo ciekawa. Pod tym kątem, że, że pokazuje, to jest też może częścią odpowiedzi, dlaczego jest z tym traktowanie koszury, że jak mam wrażenie, że Szymon już sobie znalazł konkretnie pewien rodzaj ludzi, do których przemawia, i to są ludzie, którym mówi dokładnie to, co chcą usłyszeć. Tom, ho, 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 wypomnij parę rzeczy, jesteś hipokrytą. Coś tam, coś tam. Nie... Um, parę głodnych kawałków, dziękuję. Wideo zamknięte. Osoba zaorana bardzo grzecznie. Mhm. Jakby zobaczymy, na ile starczy tego. To ja się kapeli nie sądzę. Takie rozważanie wymaga wymagają starcia ich wojny idei w ringu. No ale to właśnie Klatka. wojna idei zrezygnowała z ringu. No właśnie to się staje coraz bardziej taki fotel idei, nie, po Woparcie prostu. honorowego pojedynku na ideę. No Kto prawdziwie swoją ideę czuje, temu nie zadrży ręka. Z tobą zignorował ofertę maratonu picia wódki, więc widzisz, to już... Z Warholem zrezygnował z debaty, więc nie, nie wiem, co to można zrobić, bo już nie można rozmawiać, nie można pić, nie można bić. Jakby, nie wiem, są jeszcze jakieś polskie opcje. Pozostawcie swoje czy sugestie czy, w komentarzach. chociaż można tak? ja, jeszcze z nim je Czy można jeszcze z nim 5 gwiazdek i trzy gwiazdki? Nie, byle się jeszcze, jeszcze nie dał potem dalszych gwiazdek. Nie wiem. Zostawcie swoje propozycje w komentarzach. Co jeszcze można mu zaproponować. Okej, okay. jeszcze tutaj ten. Peter Kamiński. O, będzie picie wódki po 10 tysięcy. O, Peter Kamiński, cię. Nie będzie picia wódki po 10 tysięcy, bo ze mną nikt nie chce pić wódki. Bo ludzie stwierdzili, że za dużo pije wódki i oni się upijają i śpią, a ja jeszcze mogę, więc nie ma picia. Daniel Schicel pyta, jak tam wasz dobrostan psychiczny? O, Mordo. Teraz będzie trochę poważniej, ale tak. Generalnie ten przestój, który ostatnio był, taki półroczny, no może trochę mniej na kanale, to jest rzeczywiście mój dobrostan psychiczny. Nie był sobie zbyt dobry, także to jest moje spowolnienie, moja wina, moja culpa. Kilka rzeczy niefajnych się wydarzyło i musiałem sobie rzeczywiście przepracować sposób, w jaki robię rzeczy. Stąd też trochę taka zmiana mm, kierunku yy, w tematyce, że wolałbym się zająć właśnie teraz na przykład yy, klimatem, a nie do bankiem Fionora. No ale dobra, książkę... Będzie trzeba. Jakby wcześniej mi się wydawało, że z tym robotem i mogę robić wszystko, i wszystko jest ok, i nie rozumiem, co chodzi tym twórcom, którzy tam się czepiają, że a, on czegoś nie może tworzyć. No, trochę dostałem dupę i teraz, teraz trochę już bardziej ich rozumiem. Także, no, dzięki mordo za pytanie. No, mnie w porządku, bardzo dobrze. Bez specjalnych szałów, ale jest ok. Wróciłem sobie do malowania, wróciłem sobie do teatru, poznaję nowych ludzi tam bo przybyło, od kiedy ostatni raz byłem? Jest fajnie. A jak tam wasz dobrostan psychiczny? Dajcie znać w komentarzach. I jeszcze pytanie od Daniela. Sztysel. Chyba Co tak. już Sztisel. Przecież tam trochę brzydziej. Okej. Okay. Nie, nie chcę wiedzieć jak. Jak to jest myśleć głębiej? Dobrze. A można? Jak najbardziej. Jeszcze jak? Okej. Okay. Coś jeszcze? Dobrze. Jeszcze pan N bardzo chce odpowiedzieć na pytanie, czy. Wiem, przy, czy przytulałbyś fanboy twinka bardzo ważne. Znaczy. Nie wiem, czy chcę odpowiadać na, odpowiadać na to pytanie. Pan jest nie może, bo pan jest już żonaty. Ale no nie wiem, tak od razu. Tak najpierw buzi może jakieś czy coś. Tak. Ja, ja, ja nie styk, ze mną trzeba najpierw chodzić, ale. Zostawiam temat otwarty. Piszcie na myśleć at gmail.pl Piszcie na myślećgrinder at gmail.com Dobra, czy to wszystkie pytania? Na które chcieliśmy odpowiedzieć, potrafimy, umiemy i czujemy się kompetentni. I które nam nie uciekły w międzyczasie, bo tam z jedną mi uciekło, ale już trudno. A no, tak przecież, jakby ciągle przecież pytania mogą spływać. Niczym pod z naszych czuł o tej gorącej porze. I innych części ciała, ponieważ jest naprawdę gorąco. Więc z tym optymistycznym akcentem. Pójdźmy. W wilgotnym od potu. Tak, idziemy go z siebie być może obetrzeć, bo się do jakiejś łaźni. Wspólnie. Będziemy razem myśleć głębiej. Grań, grań. Tak. I też pięć gwiazdek nie. i trzy gwiazdki też razem będziemy uprawiać. I bez queerbaitingu, panie N. W każdym razie dziękujemy, że was jest aż tyle. Ja pierniczę. E, nie no, zdecydowanie to nie było coś, co myślałem, jak zakładam ten kanał dwa lata temu. Ja myślałeś głębiej wtedy? A widzisz, a, a widzisz, widzisz, nie myślałeś głębiej, no, i dlatego nie pomyślałeś o tym, że to jest możliwe. Dokładnie, wtedy to myśleć głębiej, to była tak tylko taka, wiecie, ambicjonalna nazwa. Tak było myśleć, ale, ale jeszcze nie głębiej. Eee. A teraz, jak już jesteśmy, zwłaszcza w drugiej, głębszej naszej piwnicy, by ciekawej, o ile głębiej jeszcze wejdziemy, w której jest jeszcze goręcej. O dziwo. W której jest jeszcze goręcej, także no, zbliżamy się do piekła. Mam nadzieję, sobie wyobraziłem takie diablice. <noise> Pora kończyć. Eee, tak, kończymy. Tak, kończymy. kończymy. Dobra, więc, 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 więc co? Trzymajcie się chłodno w tę nadchodzącą porę upałów. Tudzież e, sucho w nadchodzącą porę ewentualnych burz. Czasami burzy. I pada i jest mokro. I trzymajcie się i do następnego. Firsty, firsty boy!